4:30, mała zmiana planów. Kambodża. Słuchajcie, właśnie jestem na granicy. Za mną właśnie jest Kambodża. Przede mną jest Tajlandia. Tutaj o. A za mną jest Kambodża. Przeszedłem przez granicę. Teraz przejdę przez most, przez rzekę. Czy zastanawialiście się kiedyś, jak wygląda Visa Run do Kambodży? W dzisiejszym filmie pokażę Wam, jak to wygląda. Jadę tam pierwszy raz, nie wiem co mnie czeka, ale dzisiaj się okaże. Jeśli interesują Was takie tematy, chcecie przyjechać do Tajlandii, to koniecznie zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał i oglądajcie film do samego końca. A jak macie jakieś pytania, to oczywiście napiszcie je w komentarzach, a ja na nie postaram się odpowiedzieć. Nasz Kambodża Run powinien zacząć się o 5 rano, pan powinien być tutaj już pod hotelem i nie wiem, czy jeszcze kogoś będziemy zabierać gdzieś spod innych hoteli, czy nie, czy my tu jesteśmy ostatni, czy tylko my jedziemy, nic nie wiem. W każdym bądź razie czekam na pana, który dzwonił już o 4 rano, powiedział, że będzie na punkt, na czas, tak jak jesteśmy umówieni, także wszystko jest na razie tak, jak ma być. Czekamy na pana, jedziemy. Gap gdzieś z autostrady po 2-godzinnej drzemce, bo właśnie jesteśmy w trasie do Kambodży. Jesteśmy w trasie do Kambodży, bo robimy Visa Runa. Nie wiem, czy wiecie, dajcie znać w komentarzach, jeśli ktoś wie, że granicę w Tajlandii lądową można przekroczyć tylko 2 razy do roku, czyli jeśli jesteście gdzieś, przyjeżdżacie do Tajlandii w jednym roku raz, to już macie raz wykorzystany i chcecie gdzieś później z Tajlandii wyjechać i na przykład przyjechać do tej Tajlandii drugi raz drogą lądową, to wykorzystaliście swoje 2 szanse i więcej granicy do Tajlandii drogą lądową nie możecie przyjechać. Wiedzieliście o takich rzeczach, o takich ograniczeniach, dość sporych ograniczeniach, no bo można tylko 2 razy wjechać do Tajlandii przez normalną granicę samochodem. Dajcie znać w komentarzach, jeśli wiedzieliście o takich rzeczach. A my robimy Visa Runa dlatego, że nasza wiza z Polski właśnie się skończyła i musimy po prostu przedłużyć sobie wizę. Czyli musimy wyjechać z Tajlandii i wjechać do niej ponownie, żebyśmy otrzymali kolejną wizę i żebyśmy mogli dalej spędzać czas w Tajlandii. Wizę oczywiście można przedłużyć na kilka różnych sposobów. Albo można wyjechać gdzieś za granicę, albo pójść do szkoły, albo jeszcze jakieś inne rzeczy zrobić i wiza zostanie przedłużona. No my tym razem akurat wybraliśmy opcję pierwszą, czyli wyjechać i wjechać ponownie, bo nie wiem czy wiecie, wiza nasza taka dla Polaków jest tylko na miesiąc. Jeśli nie wyrabiacie w tajskiej ambasadzie w Warszawie żadnej wizy, chcecie sobie przylecieć tu tylko do Tajlandii na jakieś krótkie wakacje, to dostajecie wizę na lotnisku. Dostajecie wizę na lotnisku na miesiąc czasu. I taką wizę później można ewentualnie przedłużyć o kolejny miesiąc czasu tutaj w Tajlandii na miejscu w Immigration Office, czyli tak to mniej więcej wygląda. A jeśli ktoś chce zostać na trochę dłużej w Tajlandii, to polecałbym najpierw udać się do tajskiej ambasady w Warszawie, tak jak w naszym przypadku, wyrobić sobie tam wizę, wtedy dostajecie taką wizę na 2 miesiące, z możliwością przedłużenia jej o kolejny miesiąc. A to przedłużenie również trzeba wykonać w Immigration Office, w takim biurze imigracyjnym, gdzie jest mega dużo turystów z całego świata i oni tam właśnie wszyscy, ja też, przedłużają wizę na kolejne miesiące. Wtedy możemy być w Tajlandii przez 3 miesiące łącznie, nie opuszczając kraju. Nam już ten termin 3 miesiące właśnie minął, no i musieliśmy coś, jakieś działania podjąć. No i stwierdziliśmy, że zrobimy Visa Runa. W tym momencie, kiedy ponownie wjedziemy do Tajlandii, znowu otrzymamy wizę na miesiąc z możliwością przedłużenia jej o kolejny miesiąc po miesiącu w Immigration Office. To wszystko oczywiście kosztuje, za wszystko trzeba zapłacić. W dalszej części filmu opowiem Wam trochę o kosztach. Na razie udajemy się do Kambodży. Jesteśmy na pierwszym postoju po 2-godzinnej trasie. Pierwsze siku, toaleta, papieros, jeśli ktoś potrzebuje coś przekąsić, napić się i jedziemy dalej. Co tam? Coś chciałaś? Tak, muszę zrobić
stopci siadów i mnie dzisiaj strasznie nogi bolą. O, no to rzeczywiście na temat do filmu akurat spasowało idealnie. I chciałam powiedzieć, że mi się chce pić. A, pić. Mi też się chce pić, ale woda jest zła u ciebie. I spałam sobie. No, ja też teraz się zrzemnąłem trochę. Widzieliśmy trochę wschód słońca. Mm. A czy ta pani w czerwonej koszulce chce coś jeszcze też dopowiedzieć? Nie. Z racji, że mamy jeszcze minutę, bo tam widzę, kierowca pali papierosa i jeszcze nie trzeba wsiadać do środka, to jeszcze powiem wam, że oczywiście do Tajlandii można przylecieć nawet 10 razy w ciągu jednego roku, ale samolotem. Jest duża różnica, czy przekraczamy granicę drogą lądową, czy drogą powietrzną. I drogą lądową możemy tylko 2 razy na rok, a drogą powietrzną, samolotem, możemy 10-krotnie, 20-krotnie, możemy 100 razy wylecieć i wlecieć do Tajlandii. Tak to wygląda, takie są przepisy. A jeśli chodzi o koszta, takiego wizaranu, czyli zorganizowanie całej wycieczki do Kambodży, to jest około... To jest co biuro, to jest inna cena, tak? Więc nie da się powiedzieć, że kosztuje to tyle, to tyle, to tyle, bo my na przykład płaciliśmy 4000 batów, inni płacą 3000 batów, inni to nawet i może za 2, inni za 5, bo też w tym biurze organizują za 5, zależy jakie ma się znajomości, jakie ma się układy i tak dalej, więc mniej więcej od 3 do 5 tysięcy batów od osoby. Także takie są ceny, więc na przeliczeniu na Polskę złotówki to jest około 400 zł od jednej osoby. Taka wycieczka, żeby takiego wizarana zorganizować. Jedna bardzo ważna rzecz jeszcze, Dobrze, że my to się w końcu już dowiedzieliśmy tak konkretnie na 100% i potwierdziliśmy to, że Emi, która jeszcze nie ma 14 lat, bo chyba do 14 lat, dzieci nie muszą przedłużać wizy. Jeśli rodzice są legalnie, wszystko jest w porządku, mają wizy i wszystko jest tak, jak ma być, to dzieci do 14 roku, ale tutaj mnie nie łapcie za słówka, bo nie jestem pewny, czy do 14, czy do 13, ale chyba do 14 roku życia nie muszą przedłużać wizy, więc tak samo na przykład dzisiaj za Emi nie płacimy. I jak na przykład Emi się skończy wiza, ale rodzice mają wizę w paszportach i wszystko jest legalnie tak jak trzeba, to dzieci nie potrzebują. I na przykład tak jak teraz robiliśmy wizę w Polsce dla Emi, nie musieliśmy jej robić, niepotrzebnie wydaliśmy w Polsce, bo w Polsce koszt wizy w ambasadzie kosztuje 180 zł od osoby i mogliśmy wyrobić tylko dla siebie jako osób dorosłych, czyli ja i Dorota, a Emi nie musieliśmy, bo ona i tak by dostała wizę na granicy, wystarczającą, żeby wjechać, a później ona już nie potrzebowała dłuższej wizy, czyli też na 3 miesiące, bo spokojnie mogła mieć tylko tą na 2, a później nawet nie musiała w ogóle jej przedłużać, a myśmy też przedłużali, niepotrzebnie też wydaliśmy pieniądze na przedłużanie jej wizy, bo ona nie potrzebuje dziecko, takie małe dziecko jak to tutaj, nie potrzebuje przedłużać wizy w swoim paszporcie. No, nie potrzebuje. Takie małe dziecko nie potrzebuje, tylko dorośli. Albo dzieci powyżej 14 lat. Tak wygląda nasz busik, którym jedziemy przez parę godzin w jedną stronę. Całkiem spoko, wygodny, wszystko w porządku. Wygodne siedzenia, bus na 11 osób. W środku, patrzcie jaki sufit wypasiony. Nie ma lipy. A tutaj nasza ekipa. Słuchajcie, właśnie jestem na granicy. Za mną właśnie jest Kambodża, którą już opuszczam i wracam do Tajlandii. Przede mną jest Tajlandia, tutaj o. A za mną jest Kambodża. Tam jest Kambodża, tam byłem. Przeszedłem przez granicę, teraz przejdę przez most, przez rzekę i będę znowu w Tajlandii. Tutaj mają takie ładne trawy. Patrzcie, jakie ładne trawy. Tu jest most, bridge, rzeka. Przechodzimy. I tutaj już wita nas Tajlandia ponownie. Także takie ciekawostki w życiu nas spotykają, z którymi nieraz trzeba się zmierzyć. Ale jest okej. Dobra, wyłączam kamerę i idę do Tajlandii. What?
zupka jakaś. Ale zobaczymy jeszcze, co tutaj jest. Emma, jak ci minął Wizaran? No, miarę git. Miarę git. Długo było? Tak, przespałem chyba 4 godziny. To ja tylko sprostuję, że w jedną stronę, no a to w zależności od tego, gdzie się mieszka, tak jak my mieszkamy w Patani, to mamy do granicy, do Kambodży, 4 godziny drogi. 4 godziny, tam zeszło nam ile? Około godzinki? No, gdzieś tam mniej więcej. Półtorej. Nie, myślę, że w godzince się zmieściliśmy i znowu 4 godziny do domu, czyli łącznie około 9 godzin cały Wizaran trwa. No i jeszcze jak są jakieś postoje, a my mieliśmy jeden w tą stronę, drugi będziemy mieć prawdopodobnie teraz, jak właśnie wracamy już do domu, no to łącznie maksymalnie cała akcja trwa około 10 godzin. Chcę powiedzieć, że myśleliśmy na początku ja z mamą, że to w jedną stronę będzie 8 godzin. No, a to na szczęście 4 godziny w jedną i 10 łącznie wszystko, czyli jak wyjeżdża się tak jak my około 5 rano, to cała akcja kończy się około 2, 3, w zależności od tego, jak tam wszystko sprawnie na granicy pójdzie i w ogóle. Ja jeszcze tylko chciałem powiedzieć, że granice przekracza się tam, gdzie myśmy byli pieszo, nie samochodem, nie samolotem, nie pociągiem, nie autobusem, na nogach, pieszo, przechodzi się przez mostek i jest się w Kambodży. Ja już widziałem kambodżańskie budynki, miasteczko i już tam nawet jedną nogą byłem. I tylko tak cyk, 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 od okienka do okienka i z powrotem do Tajlandii. Jeśli by się ktoś zastanawiał, jak wyglądają drogi w Tajlandii, to muszę wam powiedzieć, że wyglądają bardzo dobrze. Cały czas jedziemy autostradą, odkąd wyjechaliśmy z Pattayi, to autostradą, no przynajmniej taką dwupasmową, trzypasmową drogą, z dobrym asfaltem, wszystko w porządku, jedziemy bardzo dobrą drogą, trzeba powiedzieć, od samej Pattayi do samej granicy. Także jeśli chodzi o drogę, nie można narzekać. Oczywiście teraz w południe jest już większy ruch niż rano. Rano był troszeczkę mniejszy, ale ogólnie jedzie się naprawdę bardzo dobrze. Ale bez jednego małego incydentu też się dzisiaj rano nie obyło. Pan miał przyjechać do nas na 5 rano. A dzwonił już o 4:00. O 4:00 już dzwonił do nas, no, że tam dzisiaj jedziemy do Kambodży i tak dalej. Ja mówię, dobra, okej. On mówi, to za pół godziny będę. Ja mówię, jak za pół godziny? To za szybko. Ja mówię, chociaż 40-45 minut potrzebujemy, żeby się ogarnąć, bo dopiero się obudziliśmy. No, mówię, dobra, okej. No i okazało się, że przyjechał w końcu 10 po 5:00, pomyślał, że mieszkamy w innym apartamentowcu i pojechał na drugą stronę Pattayi. Potem jakby, jak jest na przykład taki apartament Riviera, to są trzy, więc można się pomylić, która. Dokładnie, tu się zdarza tak, że pod jedną nazwą jest kilka kondominium, bo jeśli jest jakaś firma, która buduje swoje właśnie takie bloki mieszkalne czy hotele, to później każdy nazywa tak samo i później kierowcy nie wiedzą, gdzie pojechać. I w końcu tak się okazało, że przyjechał i tak pan z 10 minut po czasie, ale na szczęście wszystko poszło dobrze. A ja chcę powiedzieć do tej drogi, że się zdarzają tam jakieś lekkie podskoki, no ale to jakoś tragedii nie ma. Wszystko jest bardzo dobrze. Mam nadzieję, że nas jakoś słychać. Mam dla was jeszcze kilka ważnych informacji, ale mogę wam je sprzedać tylko za lajka. Jak zostawicie lajka pod tym filmem i zasubskrybujecie kanał, to możecie słuchać dalej. Patrzcie na to, dostaliśmy takie kupony od kierowcy, że możemy sobie iść za darmo, wziąć coś do jedzenia. Tutaj mamy jakiś taki, no patrz tutaj ile jest rzeczy, które możemy sobie zjeść. Także jeszcze dodatkowo mamy darmowe jedzenie podczas trasy. No elegancko. Kurczę. Zaraz coś wybierzemy. Także jeśli ktoś by się pytał, czy jest coś do picia, można sobie kupić, czy można sobie coś kupić do jedzenia, czy są toalety, to tak jak najbardziej. Jest jedzenie, jest picie, są toalety, czy tutaj na trasie, czy na granicy. Także o to nie trzeba się martwić. Okej. So, yes, thank you so much. Thank you. Ojacie, ale macie tace. Okej. Ja też się dam, bo to musiałam położyć to. Dobra. Proszę idę sobie. To jest twoje, kochanie. No, ale macie mówię, że tam cena, bo ja takie rosołki, takie kurczaczki. Nagrałam się tam trochę z tego sklepu, potem ci prześlę. Dobra. A ja sobie wziąłem tajskie.
Kolejną informacją jest to, że na granicy dostaliśmy wizę do Kambodży na miesiąc, ale skorzystaliśmy z niej tylko 5 minut. Tyle spędziliśmy czasu w Kambodży, więc no tak wyglądała nasza wycieczka do Kambodży. Bardziej zależało nam na wizach, aby zostać w Tajlandii, niż jechać do Kambodży. Na Kambodżę jeszcze przyjdzie czas, na razie chcemy jeszcze zostać trochę w Tajlandii, a więc jeśli ktoś wybiera się drogą lądową do Kambodży, to wizę dostanie na miesiąc. Taka ważna informacja. Wiem też, że Polacy mogą ubiegać się o półroczną wizę w Kambodży, więc to jest też do załatwienia, ale to już trzeba na pewno troszeczkę więcej wysiłku. Jeszcze jedna taka ważna informacja dla rodzin z dzieckiem, które jadą robić wizę rana. To tak, no to da się to wszystko załatwić, bo tak jak myśmy dzisiaj byli i wszystko żeśmy załatwili, tylko sprawa jest troszeczkę bardziej skomplikowana, bo tak jak my nie chcieliśmy Emmy zostawić w Tajlandii, a sami pójść do Kambodży, no to po prostu musieliśmy zrobić tak, że najpierw ja poszedłem sam do Kambodży załatwić pieczątki i tak dalej, a Dorota została z Emmy w Tajlandii, a później ja zostałem z Emmy w Tajlandii już po załatwieniu wszystkiego, a Dorota poszła później po mnie. Więc po prostu trwało to troszeczkę dłużej, ale wszystko też dało się załatwić, więc można osoba po osobie iść, nie muszą iść wszyscy całą grupą, a więc da się to wszystko załatwić w prosty sposób i tylko ewentualnie potrwa to troszkę dłużej. A teraz jesteśmy na stacji. No, tu jest taka stara fura, mini, tak wygląda, bardzo ładnie. Tutaj w ogóle już poza miastem, poza Pattają, jest całkiem inaczej, dużo większa roślinność i w ogóle inaczej. Tutaj są, jest dobre jedzonko, na pewno sobie coś tutaj znajdziecie i są lody, nie wiem czy mówiliśmy, ale są lody o smaku jagodowym, truskawkowym, czekoladowym, kokosowym i waniliowym, więc patrząc na lody kosztowały one 35 batów. A, okej. Okay. No, a jeszcze właśnie tak jak wspominałem wcześniej, można wziąć sobie swoje jedzenie, można wziąć jakąś swoją wodę, ale tutaj później też dostaniecie i wodę za darmo, i jakiś tam kupon na jedzenie, więc też sobie coś za darmo będziecie mogli zjeść w cenie tego całego wizy rana, oczywiście jeszcze przynajmniej z tego biura, z którego myśmy pojechali. Nie wiem, jak zachowują się inni organizatorzy, czy też dają takie gratisy w cenie, nie wiem, no ale u naszym biurze tak właśnie było. Dobra, wszyscy są gotowi. Wracamy, jedziemy. Mamy jeszcze jeden postój, kolejny, drugi, podczas tej trasy powrotnej. Piękne palmy tutaj są. I jakaś duża stacja, sklepy i dużo zieleni. Całkiem miło i przyjemnie. Ostatni kawałek trasy już do domu. I za chwilę będziemy na miejscu. Jeszcze na sam koniec, jak już będziemy pod domem, jeszcze mam dla Was dwie informacje, także zostańcie jeszcze dwie minutki. Punktualnie o 15 właśnie przyjechaliśmy do domu, czyli wszystko zgodnie z planem. No cała podróż trwała łącznie wszystko 10 godzin, więc dość długo, ale z racji, że zaczęliśmy o 5 rano, no to o 3 jesteśmy już na miejscu. Jeśli miałbym coś jeszcze powiedzieć o tym wszystkim, to jestem bardzo zadowolony z tego, że to wszystko tak naprawdę sprawnie, wszystko przebiegło, nie było żadnych problemów. Naprawdę oceniam bardzo dobrze. Jeśli chodzi o granice, no to naprawdę ciekawe miejsce. Ciekawe takie o tyle, że w Europie już takich granic między dwoma krajami się nie spotka i są już zupełnie inne. Nie ma już takich granic, takich starodawnych, że tak powiem, gdzie na nogach się tak przechodzi. No, wygląda to zupełnie inaczej. Wszystko jest jeszcze, jak myślę, dobre 50 lat temu w Polsce, powiedzmy między jakimiś tam granicami, albo no, niech tak będzie, 50 lat temu. No ja nie miałem okazji nigdzie tak w Europie za bardzo już doświadczyć takich przejść, a tutaj jeszcze tak cofnąłem się teraz w czasie, także bardzo fajnie. A ostatnia sprawa, o której sobie jeszcze tak pomyślałem, że być może kiedyś takiego wizę rana można by było zrobić samemu, wypożyczyć na przykład auto lub jak się ma swoje auto, to po prostu wsiąść i pojechać na granicę, zrobić właśnie takie przejście sobie i zaoszczędzić dużo pieniędzy. Nie wiem, czy tak się da, czy się tak nie da, ale na pewno się da, no bo dlaczego nie? Tutaj na pewno było to sprawniej, bo wszystkie dokumenty już były przygotowane z góry, bo wszyscy dobrze wiedzieli, że przyjedziemy, wszystko już było opłacone, także było to dużo sprawniej.
ale za to kosztowało dużo więcej. Na pewno ten pierwszy raz, kiedy robi się jakieś rzeczy, to warto zrobić to z jakąś pomocą. Teraz już jak wiem, jak to przebiega, wiem, jakie dokumenty trzeba, wiem, jak to wszystko już wygląda i się odbywa, no to o wiele łatwiej byłoby mi takie coś teraz zrobić na własną rękę niż za pierwszym razem. Także jestem bardzo zadowolony z tego, że poznałem tą całą tutaj sprawę, jak się to wszystko odbywa. No i na szczęście, tak jak powiedziałem, wszystko przeszło pomyślnie, jesteśmy już w domu, także to wszystko. Tak wygląda Visa Run tutaj z Tajlandii do Kambodży, z Pattayi, z miasta Pattaya do Kambodży, więc mam nadzieję, że ten filmik był pomocny. Możecie zostawić jak najbardziej łapkę w górę. Kto jeszcze nie subskrybuje kanału, to teraz zasubskrybuje. A jeśli oglądacie to wideo i myślicie, że może się komuś przydać, to koniecznie skopiujcie linka i wyślijcie tej osobie, która obecnie jest w Tajlandii i potrzebuje takiego Visa Runa zrobić. A jak są jakieś pytania, to pamiętajcie, że w komentarzach możecie je zadać. I do zobaczenia w kolejnych vlogach. Pozdrawiam, na razie, hej, cześć.